Dobry wieczór, wybiła godzina 21, zatem zaczynamy kolejny już piąty odcinek naszego programu. Ze mną Marian Ziółkowski. Cześć, witam wszystkich. No i są z nami nasi goście. Na razie jeden gość, nie ukrywamy, że Wojsław Rysiewski dojeżdża. Jutro święto Wojska Polskiego, w Warszawie jest duża defilada. Sam długo jechałem, ale zaraz z nami będzie, także tym się nie przejmujcie. A z nami jest już Rafał Kijańczuk. Cześć, Rafał. Cześć. Dzięki, Rafał, że przyszedłeś. Powtarzam to ostatnio przed walką Kamila Gabriełka. To samo tobie powtórzę, że bardzo doceniam to, że przyszedłeś, bo ja dobrze wiem, jak w tym ostatnim tygodniu przed walką, jak ciężko jest, jak się nie chce gadać, jak człowiek jest skoncentrowany tylko na walce, więc jeszcze raz naprawdę dziękujemy, że przyszedłeś. Nie ma problemu. Rafał, no fajna walka, taka walka last minute, mówiąc wakacyjnie. Jaka jest historia, że do tego pojedynku doszło, kiedy dostałeś telefon, że pierwotny rywal twojego przeciwnika wypadł? Jak to było? Wiesz co, pierwsza chyba informacja przyszła w sobotę do Artura z KSW i generalnie na początku no, trenerzy nie byli jakoś zbyt zachwyceni. Przepraszam, to w tę sobotę? Tydzień temu. Czyli dwa tygodnie było do walki. Tak, tak. I generalnie na początku praktycznie była odmowa, ale generalnie uważam, że się dobrze czuję, że jestem w miarę przygotowany jak na taką walkę i w sumie w poniedziałek podjęliśmy decyzję, że jednak wchodzimy w to i bierzemy tą walkę. A to dopytamy z Marianem, to czemu trenerzy nie chcieli, żebyś ten pojedynek brał? Wiesz co? Myśleli, że jestem w gorszej formie niż byłem faktycznie, tak? I my po prostu to sobie sprawdziliśmy z nimi. Rozumiem, czyli po prostu zrobiliście sparingi, tak? I po tych sparingach uznali, że jednak jest ta forma? Jak to wyglądało? Zrobiliśmy akurat zadaniówki w poniedziałek zapaśnicze i tarcze i generalnie decyzja była no, bardzo pozytywna. Marian? A jak ty się czułeś, uznając, że bierzecie tę walkę? Czułeś, że tak, że jesteś gotowy? Tak. Na początku, jak odmówiliśmy tej walki, to w sumie przez cały weekend tak o tym myślałem i wiedziałem o tym, że ja będę tego żałował, tak, że tego nie wziąłem, że będę siedział, oglądał tą galę, oglądał tego rywala i będę żałował tego, że mnie tam nie ma. Mhm. Tak? I w sumie to przeważyło, bo się czuję naprawdę bardzo dobrze i w sumie szkoda tego nie wykorzystać. Mhm. Mamy właśnie 5 dni do walki, czyli na ten moment czujesz się bardzo dobrze. Z wagą nie będzie problemów, wszystko jest dobrze, tak? Tak, tak. Wszystko idzie tak, jak byłyby normalne przygotowania. Generalnie u mnie nie ma jakiegoś takiego wielkiego roztrenowania przez cały czas, a szczególnie jeszcze w takie miesiące letnie, wiosenne, gdzie jest co robić, to ja staram się spędzać czas aktywnie. I tu formę trzymam na bardzo wysokim poziomie, mimo że nie mam walk zaplanowanych. Znamy twojego rywala z występu dla KSW. Co byś powiedział? Jakie są najmocniejsze strony Silwy? Wiesz co, on ma jakieś źródło styl bazowy taki w boksie, tak? Nie wiem, czy był jakimś bokserem, mięściarzem, czy po prostu najwięcej tego trenował, ale to zawodnik stójkowy, mniej kopie. Jak na Brazylijczyka, to mało tego parteru pokazuje w tych walkach, ale no jest niebezpieczny w stójce, ma taki luz, ma takie wyczucie dystansu. No i ma twardą głowę, tak? Z Łukaszem Stolskim to pokazał, gdzie on był po prostu trafiany, a mimo to stał, przetrwał, by następnie na początku drugiej rundy wygrać, tak? Jak tę walkę, Rafał, mamy typować? Zakończy się przed czasem, będzie pełen dystans. Co ty byś chciał zrobić? Bo wiemy, że no różnie u ciebie to bywa, prawda? No raczej na pewno przed czasem. Ciężko będzie przy tym stylu walki dociągnąć do decyzji. Rywal też zbytnio nie kalkuluje. No tak, trzeba przyznać, że każda twoja walka to jest istna wojna. Ale właśnie jeszcze pytanie, czy zrobił na tobie wrażenie w walce z Łukaszem Sudolskim, bo jak ja go obejrzałem, to pomyślałem, że to jest dobry zawodnik. I czy robi na tobie jakieś większe wrażenie, czy uważasz, że na ten moment jest jednym z mocniejszych zawodników w KSW? W tej kategorii chyba nie jest. Jakiejś tej ścisłej czołówce. Jest na podobnym poziomie co ja. Jest chyba o jedną pozycję przed tobą w rankingu. Tak, tak. Mi się wydaje, że to jest po prostu rywal na podobnym poziomie co ja, to rankingowo i tak odczuwam to. Tak to wygląda ale na pewno to nie jest zawodnik pokroju Erslana. Okay. Powiedz, Rafał, jakbyś typował w starcie Czurzigajewa z Bogdanem Chnitką? Z jednym walczyłem, z drugim sparowałem dość dużo. I wiesz, to nie ma na pewno co nikogo skreślać, tak? Szczególnie w tej wadze, bo
i Bragi może trochę przespać ten początek, tak? Bo on generalnie jest, on jest bardzo długodystansowym zawodnikiem, tak? On im dalej w las, tym naprawdę może on nie ma jakiejś kondycji wielkiej, tak? Bo on w trzeciej rundzie wygląda na takiego, co już zdycha w tej walce, tak? Ale on dalej ciągnie to charakterem. Z kolei Bogdan to dobrze, wiadomo, on nie walczył też za długo, tak? Te jego walki się kończyły w pierwszych rundach, nie dociągał do drugich i nie wiadomo, jak on dalej będzie walczył, ale generalnie no, to jest też, wydaje mi się, że to jednak różnica klasy będzie przynajmniej. Że to jednak na korzyść Chudzigajewa. Oczywiście, że to mówię tak jak... wydaje mi się, że w tej kategorii to Chudzigajew, Erslan i Omar to troszeczkę są wyżej od reszty. To jakbyś miał wytypować, jak to starcie się zakończy, to jak byś to typował właśnie? Na punkty raczej nie, bo no, wydaje mi się, że Chudzigajew wygra gdzieś w okolicy trzeciej rundy, tak? Raczej po ciosach, bo to on raczej z tego też słynie. Może w technicznym knockoutem po ciosach w parterze, ale tak myślę, obstawiałbym okolicy trzeciej rundy. A skoro już typujemy, to też zapytam, bo będziemy się łączyć za jakiś czas z Robertem Ruchałą. No jak to starcie widzisz z Saladinem Parnasy? Super atrakcyjna walka, tylko jak się zakończy? Kurczę, no ciężki rywal Roberta. Też wydaje mi się, że on też jeszcze nie walczył z kimś takim, tak? To jednak inny w ogóle level, na tą chwilę przynajmniej, bo... no takie mam odczucia, no będzie naprawdę ciężko. Wydaje mi się, że Saladin na punkty. A Robert jest też raczej zawodnikiem ciężkim do skończenia, tak? Ma ten taki swój taki śliski, giętki styl, tak? Że raczej się nie da skończyć. Być może nawet się nie da, zdominować też nie da. Też tak mi się wydaje, ale raczej tam ciężko będzie mu urwać te punkty w tych rundach. Wracając jeszcze do twojej walki, wiadomo, że oczywiście skupiasz się teraz na tym pojedynku, ale myślałeś już, co by było, gdybyś wygrał. Czy liczysz na po prostu eliminator do walki o pas? Wiesz co, w zależności od wyniku tej walki, o której mówiliśmy z Gnitko, z Chudzigajewem, to bym chciał, jeżeli by tam Bogdan przegrał, to bym chciał z nim rewanż, tak? Ale to takie, wiesz, nie będę nalegał na pewno na to, tak? Ale uważam, że za to kolano, przynajmniej mi się to należy po wygranej. No, gdyby on wygrał i ty byś wygrał, to... Gdyby on przegrał oczywiście, tak, gdybyś wygrał, to myślę, że miałoby to bardzo duży sens. Tak, tak. Do walki o pas na razie się nie pcham, bo tam przynajmniej Omar na pewno jest dużo bardziej zasłużył na taką walkę na pewno, więc do tego się nawet nie pcham do takiej walki. Ale z rewanżem nie ma problemu. Biłeś się kiedyś w amfiteatrze? W Ostródzie. Okej. Okay. Jak będzie teraz w Nowym Sączu? Jak sądzisz, w taką pogodę? No, wydaje mi się, że podobnie, bo będę miał walkę koło 22 i tak rześko. To też była pora wakacyjna. W sierpniu, połowa sierpnia, właściwie druga połowa, no te wieczory też potrafią być czasami chłodne, tak? Na pewno nie jest jakoś tak mocno gorąco, ale jeśli chodzi o pogodę, tak, oczywiście, a jeśli chodzi o atmosferę na trybunach, to spodziewam się dobrej tam żawy, tak? No, walka wieczoru Roberta o pas, więc wydaje mi się, że tam chyba wszystko już sprzedane jest. Śledzę cię, Rafał, w mediach społecznościowych, sporo podróżujesz, widziałem, że masz nową zajawkę, czyli strzelectwo, o tym zaraz pogadamy, zresztą było nieco pytań od was widzowie, więc też je zadamy, ale nie wiedziałem, że prowadzisz dwie firmy, zgadza się? Z drugą ruszam dopiero. Okej. Okay. Nie pytam może o szczegóły, ale jak to wygląda i właśnie głównie żyjesz z tego, czy żyjesz z walki, jeżeli mogę zapytać? Słuchaj, staram się to łączyć, tak? Staram się to łączyć i generalnie też nie staram, na pewno nie stawiam wszystko na jedną kartę, jeśli chodzi o sport, bo to jest raz, że no, trudny kawałek chleba, tym bardziej, że tu dużo też zależy od tego, jakie masz zdrowie, tak? Że tak naprawdę kontuzja może wykluczyć na rok, dwa lata bez problemu, tak? A może i karierę zakończyć, więc generalnie nie stawiam tego na jedną kartę, jak niektórzy zawodnicy. Fajnie, mądre podejście, a ciężko godzić, bo mówisz, że zakładasz właśnie tę drugą firmę, masz już jedną, tak, trenujesz, jesteś w gazie, mówisz, że nigdy nie wypadasz z formy, sporo jeździsz, jesteś często w górach, tak, masz czas na inne zajawki, ciężko to pogodzić? No, czasami trudno, tak, te przygotowania, jeżeli mam dostaję propozycję walki, no muszę to jakoś to dograć czasowo. No, w takim przypadku jak teraz, gdzie to tak naprawdę tylko wystarczyło mi plany weekendowe na czas walki zmienić
i w sumie nic specjalnego. Zresztą okres taki wakacyjny trochę jest taki luźniejszy. A powiedz mi, czemu tak dobrze jeździć samochodem? Bo przypominam, że jakiś czas temu byliśmy u Tomka Kuchara, tak? Tak. Na takim torze, gdzie było takie zawody. Ścigaliśmy się też, właśnie Artur, nasz menadżer Ostaszewski, też brał w tym udział. I pamiętam, że wygrałeś, że wszystkich pokonałeś totalnie. A to było, wiesz, jeżdżenie na takie z zakrętami, takie zryby. No trzeba było tam pokazać dużo umiejętności. Jak to się stało, że na luzie byłeś pierwszy? Uważasz, że jesteś dobrym kierowcą i czemu? Czemu tak łatwo ci poszło? Czy łatwo poszło? Nie wiem, jakoś się postarałem po prostu. Może wszyscy się starali. Może gry komputerowe zaprocentowały. Tak? Dużo wyścigówek? Nie, ale nie widzę innego powodu, tak. No, na drodze tak nie jeżdżę raczej. Okay. Na drodze raczej tak nie jeżdżę, ale generalnie wiem, jak się jeździ na torze, tak. Przynajmniej nigdy nie miałem okazji jakoś spróbować za bardzo, ale jakoś tam mówię, no może gry, może. Poczułeś to? Poczułem to po prostu. Jakiś smaczek jeszcze, Marian? Bo mamy pytania, tutaj jest z Twittera zaraz, a w zasadzie z Xa. Dawajmy z Twittera, Xa. Bo jeszcze na razie nie chcę wypalać się ze wszystkim, co tu mam. Dobra. No to pytanie do Kijany. Ulubiona broń, bo wiemy, że strzelasz w zbrojowni Modlin, z tego co kojarzę. Tak. Z czego strzelasz? Nie mam jednej ulubionej. Bo to jest chyba taka sportowa strzelnica, prawda? No, generalnie tylko są dla cywili, tylko są sportowe dostępne, czyli cywilne. Jasne. Tak zwane. Miałem na myśli to, że tam się strzela raczej nie z jakichś takich, nie wiem, karabinów, wiesz, raczej ta broń jest taka stricte sportowa, na zasadzie mniejsze po prostu. Nie znam się na tym, ale nie, pistolety raczej. Strzelasz ze wszystkiego. Okay. Tam strzelasz z różnic przeciwpancernych nawet. Okej, to sorry, nie wiedziałem. No dobra, to dawaj, to ulubiona broń. Kurczę, nie mam ulubionej, zależy, strzelam z pistoletu najmniej lubię na pewno, tak? Uh-huh. Generalnie. Czemu? Jakoś te karabinki bardziej czuję po prostu. Jakby nie było to, zazwyczaj to jest przy jakiejś, jak mają powiedzmy, nie wiem, służby specjalne i dalej, to jest jednak główna broń, taki główny nacisk na to, ale z pistoletu to też. Też strzelam, też umiem, a tak to karabinki, ale różne, bo strzelam mi taki średni dystans, powiedzmy około 500 metrów, tam inny kaliber do tego. Do takiego strzelectwa, takiego, nie wiem, dynamicznego. Mam inne kalibry. Mam kaliber Kałacha też. To też lubię od czasu do czasu to poczuć, trochę inną Kałachem broń. Kałachem tak strzelać? To nie jest do końca Kałach, to jest okay. Ber. To jest Ber w kalibrze Kałacha, tak? Okay. Więc trochę taki ulepszony. Bardziej współczesna broń, zmodernizowany trochę, żeby można było używać współczesnych gadżetów typu lunety, czy tam kolimatory, jakieś chwyty. Nie będę się w to zagłębiał, ale mówię, nie mam ulubionej broni, mam kilka sztuki z każdej korzystam. O to pytał Maciej Aleks. Bo z tego co wiem, to Filipa ulubiona broń to pałka teleskopowa i z tego co zawsze w kieszeni po mieście chodzi z taką pałeczką. Tak. Nie, żartuję. Dobrze nie nóż. Skąd taka zajawka, Rafał, u ciebie na właśnie strzelanie? Wiesz co, generalnie to zajawka bardziej się wzięła od zainteresowania wojskiem. I generalnie, może nie takim tradycyjnym wojskiem, tylko tymi naszymi służbami specjalnymi, które naprawdę są elitą światową. I tak? Naprawdę nie po, mamy. Po tak, po oczywiście. O. Oczywiście. Nasza jednostka GROM to jest elita światowa, tak. Być może jedna z pięciu najlepszych na świecie, tak. To nie podlega wątpliwości. I jest duże portfolio, tak, bo od 2004 roku misje wojenne w Afganistanie, w Iraku zaprezentowały bardzo na plus, jeśli chodzi o nasze wojsko i generalnie jest trochę tego, jest trochę tych historii to do opowiedzenia. Nie wierzę, że nie miałeś ambicji, żeby w takim razie służyć w takiej, wiesz, jednostce, bo marzenia, jak byłeś młodszy. Może byłem młodszy, tak, ale pamiętam, że tam zawsze był warunek taki, że trzeba, że tylko można było się dostać z innych służb, tak? Czyli trzeba było ileś tam lat posłużyć, popracować w wojsku zwykłym, tradycyjnym albo w jakiejś innej mundurówce, a to mi się akurat nigdy nie widziało, żeby to... No, jakby nie było to, w dalszym ciągu jest taki beton trochę. Ale pewnie masz okazję z takimi osobami potrenować w zbrojowni chociażby, prawda, na strzelnicy? Generalnie mam kontakt z kilkoma zgromowcami, z jednym z nich miałem okazję właśnie trenować też w sobotę, między treningami. Jest Wojsław, cześć. Tak. Siemanko, dobrze Cię widzieć. Cześć, Siemanko, cześć. Dokończ, Rafał, jeszcze śmiało. Jasne.
Cześć. Wiecie, program na żywo, rządzi się swoimi prawami. Tak, ale a propos Warszawa, wojska, Warszawa, tak, jutro 15 dzień sierpnia, święto Wojska Polskiego, także jesteśmy w temacie. Tak, więc mówię, mam pewne kontakty takie prywatne, więc przeczytałem wiele książek od nich i czasami dopytam o coś, co nie było powiedziane, żeby po prostu... No tak, ciekawi ludzie, jakby nie było, tak? To naprawdę są bardzo pokorni faceci i to nie jest tak, że oni się uważają za kulodpornych i tak dalej. To oni mają bardzo wysoką świadomość tego, swoich słabości i z tego, jak to wygląda naprawdę. Wojsław, poproszę Cię na dzień dobry, żebyś tak usiadł na znaczniku, żebyś go miał pośrodku tak. Mniej więcej, żebyśmy nie wychodzili z kadrów. Tak, jeszcze pytanie mam szybko do Rafa. Jak już mówiłem o tej broni, czy jesteś za tym, żeby na przykład w Polsce broń była legalna? Ale broń jest legalna w Polsce. Można mieć normalnie tak... Ja mam. Mając pozwolenie. Mając pozwolenie. Tak? I sobie po ulicy można chodzić, tak? Z bronią? Można. Aha. A to nie widziałem. Aha. Bym powiedział, nawet teraz mam, ale nie mam. Tak. Nie, no. Można. Raczej bym nic z tego nie zmieniał, bo takie dalsze ułatwianie to może spowodować, że trochę będą ją posiadały osoby, które nie powinny. Bo w Stanach jak jest? Podobnie? Tak samo? Czy każdy może mieć? To zależy od stanu. Jeden ma większe restrykcje, drugi mniejsze, ale generalnie w Teksasie po prostu dowód osobisty i niekaralność i tyle. Czyli nawet nie trzeba mieć pozwolenia? Nie. Po prostu trzeba być tak jak... Po prostu jesteś pełnoletni, niekarany i tyle. I co o tym myślisz? No tam inna kultura trochę. Oni w tej kulturze są wychowani i tam generalnie ciężko byłoby to zabronić im, a wiesz, no myślę, że u nas to by się trochę nie sprawdziło. U nas za dużo pozwolić to jest... Nie tylko jak się o to chodzi, tak, ale generalnie... No, nie jesteśmy aż takim odpowiedzialnym. Generalnie, może nie to, że Amerykanie są odpowiedzialni, ale no my nie jesteśmy przystosowani do tego, mamy trochę inną kulturę. Tym bardziej, że porównując do zachodniej Europy, gdzie w ogóle tam jeszcze większe są restrykcje, jeśli o to chodzi. Wojsław, nie będę pytał, czy masz pozwolenie na broń, ale zapytam, jak zareagowałeś, kiedy podczas gali Koloseum 2 okazało się, że Marian na kilkanaście minut przed walką nie jest w stanie do niej wyjść? Z grubej rury. Dokładnie. Ja mam może o tyle... Miałem trochę łatwiejsze zadanie niż moi szefowie, bo ja mam dość jasne zadanie, którym się zajmuję podczas gali, bo ja dodaję punkty na kartach punktowych. Czyli i to akurat trwa walka Pawła Pawlaka z Tomkiem Ranowskim, która chyba skończyła się w czwartej albo w piątej rundzie. No było sporo tych rund. I tak naprawdę ja dostałem tą informację, tu jakby miałem swoje zadanie, więc wykorzystując ten czas, gdzie trwała runda i punktów nie dodawałem, przekazałem ją po prostu Martinowi i Maćkowi i powiedziałem, słuchajcie, musicie się tym zająć, bo ja nie mogę opuścić swojego stanowiska i tak naprawdę byłem skupiony, no, żeby szczególnie w tej sytuacji nie pomylić czegoś na kartach punktowych walki Tomka z Pawłem. Na koniec oczywiście na szczęście może ta punktacja nie była potrzebna, ale no tak jakoś po prostu obowiązki pozwoliły mi nie skupiać się na tej sytuacji. Na pewno pewnie w trudniejszej sytuacji byli Martin i Maciek, bo oni poszli i chyba wiem, że Maciek był u Mariana w szatni, potem poszedł on poinformować Saladina o tym, co się wydarzyło, także tam na pewno było to no, emocjonalnie dużo bardziej wymagające niż moje tylko przekazanie informacji. Prosiliśmy widzów o pytania do naszych gości na Twitterze. Było sporo pytań o kontuzję, więc może pozadaję część. Jakie dokumenty musi przedstawić zawodnik, kiedy właśnie wypada z powodu kontuzji z walki? Czego oczekujecie jako KSW od takiego zawodnika? No, na pewno chcemy, czy to też zależy w jakiej sytuacji. No, dużo zawodników jest pod opieką zaprzyjaźnionych z nami klinik. No, to też, o ile, no nie wiem, sytuacja nie jest jakaś podejrzana czy wyjątkowa, no to informacja z MD Klinik czy z EML-u, że zawodnik, nie wiem, no, musi przejść operację, ma zerwane więzadło, złamany nos, nie wiem, rozcięcie. Jakaś tam informacja na papierze wystarczy. No, w przypadku zawodników zagranicznych zawsze wymagamy jakiegoś potwierdzenia lekarskiego. No, często to też weryfikujemy. Nawet zdarza się, że
prosimy o jakąś drugą opinię lekarza w Polsce, no bo mamy tutaj, myślę, że te dwie kliniki naprawdę super specjalizują się w każdym elemencie jakimś kontuzji, które występują w tym sporcie. Ale tak, no oczywiście mamy też taką możliwość w kontrakcie, że możemy jakby wezwać zawodnika, żeby odbył badania w Polsce, ale nie przypominam sobie z takiej sytuacji, żebyśmy z tego skorzystali. To jak mówimy już o kontuzjach, jak na ten moment wygląda sytuacja z najbliższą galą? Czy są jakieś niepokojące doniesienia, coś w tym stylu? No nie, jest dość niespodziewanie cicho, to może niekoniecznie zwiastuje dobre informacje, ale nie, no zawodnicy powoli już się pojawiają w Polsce. Rywal Rafała na przykład już jest, także to zawsze trochę uspokaja, ale no to wiesz, to nie ma też tak, że wiemy czasami, że są jakieś kontuzje. Często zawodnicy nawet nie mówią nam, ukrywają te urazy, bo czy to z obawy, że gdzieś to wyjdzie może do drugiego kampu, a może też starają się trzymać gdzieś w jak najmniejszym gronie taką informację, także to raczej nie jest tak, że nie wiem, no wiemy jakieś prawdopodobieństwo, no ten może... No, te informacje raczej spadają w nieoczekiwanych momentach. A mamy przed najbliższą galą dwie walki mistrzowskie. Takie szybkie pytanie, czy jest ktoś przewidziany, jakiś zawodnik B, czy raczej będziecie się posiłkować zawodnikami z karty? No nie, jakby ja nie, no nie do końca, szczerze mówiąc, mamy możliwości, żeby jeszcze wdrażając się też w ten nowy system 12 gal i nie mamy tych gal 40 czy 50, a 12, to no ja mam inne rozwiązanie, nie, że rezerwowy zawodnik robi wagę i potem nie walczy i tak naprawdę no jest wyłączony na jakiś kolejny okres, no bo no przecież nie będzie robił wagi potem za miesiąc na kolejną galę, bo to też jak pokazuje przykład Wilsona Martinsa, niekoniecznie wychodzi dobrze. Ja raczej staram się zestawiać pojedynki po prostu w tej samej wadze, na tej samej karcie i wydaje mi się, że to jest takie dość dobre zabezpieczenie. Pytał nas Marko na Twitterze, a dokładnie ciebie, jak jest dobierane wynagrodzenie dla takiego zawodnika, który wchodzi na zastępstwo? To jest jakiś stały procent od stawki w umowie, czy u każdego wygląda inaczej? Nie, no myślę, że ciężko by było coś takiego skodyfikować. Tak? No zawsze każda walka, każdy kontrakt no jest jakimś elementem negocjacji i takie sytuacje też, także nie ma jakiejś... No, życie byłoby zbyt proste, gdyby to było, nie wiem, plus 50% i sprawa załatwiona. Jasne. Wspomniałeś o 12 galach, więc kolejny mocny temat. Myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi. Jaka jest sytuacja z Viaplay, KSW? Czy są jakieś nowe wieści? I czy podtrzymujecie 12 gal w roku, niezależnie od tego, co się wydarzy? No to w tej chwili to nawet trochę nie zależy od nas, no bo obowiązuje nas umowa, która będzie wykonywana jeszcze dość długo. I tam jesteśmy zobowiązani dostarczyć galę co miesiąc. I ta, jakby w tej kwestii nic się nie zmienia. Będziemy przez jeszcze długi czas robić 12 gal. A wydaje mi się, że też pokazaliśmy, że bez wsparcia dużej telewizji, trochę organizując ten plan roczny i też miejsca, do których się wybieramy, jesteśmy w stanie spokojnie, niezależnie od tego, co będzie już po umowie z Viaplay, utrzymać te 12 gal. Trochę nawet trudno mi sobie wyobrazić, jakby, że będziemy, że mielibyśmy zmniejszać. Raczej, znaczy nie chcę też rzeczywiście zapowiadać tego, ale no dużo bardziej naturalne byłoby zwiększanie liczby gal. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale mamy dzisiaj porozmawiać z Robertem Ruchałą, który bije się w Nowym Sączu z Saladinem Parnasem i wiem, że Robert jest już na linii, także śmiało łączmy się. Jest, Robercie. Siemanko, cześć Robert. Hej Robert, cześć. O, ładnie. Powiedz... Ale w takich rękawicach nie będziesz walczył, tylko będziesz chyba miał te biało-niebieskie, tak? Czarno-czarno.
Troszkę delikatnie Roberta zrywa, ale to tak na spokojnie. Robert, jesteś już u siebie w Nowym Sączu. Powiedz, jak tam waga? No, wiesz co, waga jeszcze... O, jest w toku. Nie słyszę was. Pytałem, czy zostało dużo kilogramów do docięcia. Nie dużo. Nie. Ja nie jestem takim zawodnikiem też, który dużo zbija. Jakbyś, Robert, swoją formę ocenił, tą fizyczną i psychiczną? Jak się czujesz, jakie masz ambicje, jeżeli o ten pojedynek chodzi? No jakie mam ambicje? No wiesz co, no, bardzo chcę wygrać, tak? To jest kolejna przeszkoda w mojej karierze. Jest to bardzo wymagający przeciwnik. No i co, moja forma jest na najwyższym poziomie, co? Wiesz, ja oprócz tego nic nie robię, no nie? Nie pracuję. Ja tylko i wyłącznie chodzę na treningi, dwa razy dziennie trenuję, analizuję, no ogólnie żyję tym wszystkim cały czas. Nie wiem, przychodzę do domu po treningu i od razu włączam program 72, lecą walki i wiesz, i to jest całe moje życie i tylko na tym się skupiam, więc no jestem w mega formie, tak? Byłem i wyjazdy, i treningi, i cały czas jedno i to samo, analizy i wiesz, to mnie jara i nie chcę nic robić innego. No dobra, to zapytam wprost, jak wygrasz tę walkę? Jak wygram tą walkę? No wiesz co, to jest akurat ciężkie pytanie, bo w walce może się zdarzyć wszystko, no nie? Planów jest bardzo dużo, ale jednak nastawiam się na dystans. Nie będę szukał za wszelką cenę jakiegoś nokautu czy poddania, tylko po prostu jeśli nadarzy się okazja, to wykorzystam, a jeśli nie, to jestem gotowy na 25 minut bitki. Mam pytanie a propos wagi Parnasa. Czy myślisz, że to, że przybrał na wadze przed walką ze mną, to będzie jego przewaga siły w pojedynku z tobą, czy wręcz przeciwnie, przez to, że będzie musiał znowu dużo ścinać, to wymęczy go to dodatkowo? Kurczę, nie zastanawiam się nad tym jakoś, nie wiadomo jak. No, na pewno będzie miał trochę do zbicia, ale myślę, że zbije tą wagę na pewno, nie będzie chciał przestrzelić limitu. Ponieważ wie, że jeśli przestrzeli limit, no to pas wtedy zostaje u mnie i staje się prawowitym mistrzem, jest na 100%, będzie chciał zrobić tą wagę. Pytanie właśnie, czy nie straci na szybkości, na tej sile. Inaczej, no może być przez chwilę silny, ale na przykład potem im walka dalej w las, tym właśnie może słabnąć, no nie? Zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Jestem gotowy naprawdę na wszystko. Jeśli będzie za silny, to będę robił coś innego. Jeśli będę ja silniejszy, to będę robił tak, więc wszystko, co mogłem, przepracowałem, jestem gotowy na 100%, tylko wyjść i zrobić robotę. A na ten moment, w której płaszczyźnie widzi swoje największe szanse? W której płaszczyźnie? Wiesz co, ja widzę swoje szanse najbardziej w tym, że chaotyczny. W walce się może wydarzyć po prostu wszystko. Jestem na stójkę gotowy, bo tak jak mówię, ja Parnasa oglądam od dłuższego czasu, wiem, co on robi w walkach, jak się zachowuje, jego wszystkie przyruchy. Słuchajcie, siedzę i oglądam. I analizuję, więc mam nadzieję, że w walce będę widział jego każdy przyruch, będę wiedział, co chcę zrobić i no i na to po prostu będę gotowy, tak? I jakie szanse, no to ja myślę, że szanse mam wszędzie, tak? Bo na pewno ta stójka jest nieułożona i ona jest ciężka do rozczytania. W parterze na pewno mogę mieć spore szanse, ale też zobaczymy, jak się właśnie Saladin Parnas będzie układał do tego wszystkiego, tak? Bo on też jest zawodnikiem, który jest dobry w każdej płaszczyźnie. Mam szybkie zapytania a propos aspektów technicznych. Jak widzisz walkę w stójce? No bo wiadomo, że Parnas dobrze kopie, ale jak oceniasz jego boks? Bo nieraz to jest najbardziej kluczowe w pojedynku. Tak, no Saladin Parnas bardzo dobrze boksuje. Zresztą pokazywał to w swoich walkach. No bardzo dobrze walczy na kontrze, na unikach. Odchyla się dużo, trafia z kontry właśnie takim sierpowym albo gdzieś prostym. No jemu pasi to, żeby właśnie boksować, no nie? Żeby on sobie mógł po prostu kontrować to i gdzieś tym prostym kuć, no nie? A ja już tam mam swoje jakieś myczki, ale nie powiem wam. Było boksować ogólnie. Ja sam dobrze wiem, że mi jest łatwo boksować, jak bije się z zawodnikiem dużo niższym od siebie. A z tego co wiem, ty będziesz miał bardzo porównywalne warunki fizyczne i tu już jego boks może tak ładnie nie wyglądać. Tak, wiesz co, kiedyś zrobiłem sobie zdjęcie z Parnasem, jak się biłem drugi raz dla organizacji KSW właśnie z Danielem Barzą, pojedynek i Saladin wtedy był na dniu medialnym i razem zrobiliśmy fotę i na tej focie jesteśmy identyczni po prostu wzrostem.
Właśnie tak to czułem. Jeszcze jedno pytanie pod względem technicznym. Jeśli pan nas będzie w stanie cię obalać, to czy będziesz próbował najszybciej wstawać, czy raczej poszukać swojego jiu-jitsu, bo też wiemy, że masz bardzo dobre jiu-jitsu. A czemu o to pytam? Bo Parnas jest takim zawodnikiem, który wydaje mi się, że on nawet specjalnie jakoś super nie betonuje swojego przeciwnika będąc z góry, tylko specjalnie daje mu miejsce, żeby ten wstał, bo ma bardzo dobrze wyuczone wejścia za plecy. I to jest jego bardzo mocna broń. I tu jest pytanie, czy będziesz chciał na siłę wstawać, ryzykując oddania plecy, czy gdzieś będziesz szukał jiu-jitsu, może na przykład spróbować go poddać z dołu? Wiesz co, ja ogólnie podchodzę do pojedynku tak, że jakby, no tak jak mówię, nie chcę się napalać na żadne poddanie. Jeśli po prostu będzie okazja, że gdzieś stanie głowa, ręka, noga, no to na pewno będę chciał to wykorzystać, ale jeśli po prostu to nie wyjdzie, to będę miał szansę po prostu w innej swojej płaszczyźnie, czyli tam przykład, nie wiem, gdzieś go przetoczyć, stójki, tak? No czuję, że na pewno parterowo i zapaśniczo naprawdę jestem bardzo przygotowany. Robiłem z Mateuszem Gamrotem, też z Kubą Wikłaczem, który właśnie wpinał się cały czas za plecy i musiałem się bronić. No wiesz, jakby no, robiłem z zawodnikami, którzy naprawdę są mega mocni w danych płaszczyznach i jestem po prostu pewny tego, że przepracowałem i zrobiłem wszystko, co mogłem. Tak? No ja myślę, że już bardziej do tej walki się nie mogłem przygotować. Teraz wiesz, zostało mi nastawić głowę, po prostu powiedzenie sobie, że Parnas to jest po prostu kolejny cel, kolejny zawodnik. To jak wszyscy piszą gdzieś, że ja mam tam, nie wiem, mało szans, albo nie wiem, że on jest jakimś tam nad człowiekiem. Po prostu te myśli, wiesz, gdzieś oddalić i skupić się na sobie, na tym, co ja chcę zrobić w walce i tyle. I wyjść i po prostu przy własnej publiczności wygrać walkę. To Robert, już kończąc. Pany, wiecie, do tego, że piję wodę i ma mało kalorii, to naprawdę mam bardzo duże. Pamiętam, żebym miał takie pijanie właśnie, no nie, że aż tyle energii, bo zazwyczaj to jest właśnie tak, że ten pierwszy dzień, to adaptowanie bez węglin, to jest ciężkie, a teraz jest dużo energii, więc no jestem wypoczęty, jest zajebiście i już tylko wejść i zrobić robotę. To Robert, pytałem, co przygotował na ciebie Parnas? Jak sądzisz, już kończąc, bo też nie chcemy cię długo trzymać, wiemy, że się robi coraz później, musisz iść spać i się regenerować. Co Parnas mógł przygotować na mnie? No na pewno ma tam jakieś, wiesz, taktyki, no zobaczymy, co on tam będzie chciał zrobić w tej walce, jaki ma plan, też tego nie wiem. Zastanawiam się, jak na szybko, no... No właśnie to jest pytanie, czy ruszy, czy będzie chciał właśnie bić się z kąty, no nie? To jest też takie pytanie. Wiesz, no Eskijew na mnie ruszył, co nie, ale też odnalazłem się w tym wszystkim, pokazałem, że potrafię walczyć tak, że myślę w tej walce przede wszystkim, nie chcę robić wszystkiego na pałę, czy po prostu tylko właśnie staram się w tej walce myśleć i to jest, myślę, bardzo ważne i w tej walce też to będzie ważne, bo takie IQ pokazuje właśnie o tym poziomie, tak, Parnas też bardzo dużo myśli w walce i tutaj po prostu będziemy, myślę, ogólnie stylowo to tak podobnie walczymy, bo ja też wolę właśnie gdzieś tam z kontry, on kopie, ja też kopię, gdzieś tam rzucamy tymi prostymi, więc to jest taka walka podobnych styli, mniej więcej, tak mi się wydaje. Wojsław, może jakieś pytanie na ostatniej prostej do Roberta? Jak się czuję, że gala po raz kolejny jest w Nowym Sączu, no bo ja pamiętam tą galę w październiku jako jedną z najgorętszych, jeśli chodzi o publiczność. No teraz będzie na pewno gorąco też i temperaturowo, na pewno cieplej niż w październiku. Nie no, szczerze to petarda, bo wiesz, to jest super, że mogę być bohaterem drugi raz właśnie w moim mieście. Ja zauważam, że ludzie po prostu żyją tym wydarzeniem, cały czas zaczepiają mnie właśnie gdzieś na Nowym Sączu, czy piszą do mnie, że tak się cieszą, że to jest na Nowym Sączu, że no, ogólnie wszyscy żyją tą galą, ja się też bardzo cieszę, że właśnie jestem w walce wieczoru, że będę mógł wyjść przed własną publicznością, atmosfery na pewno nie zabraknie, bo tego, co tam się dowiadywałem, to chyba tu nie. I na pewno, no i dziękuję bardzo za szansę, no nie, od KSW, że mogłem że dostałem taką szansę właśnie, żeby ta gala była drugi raz u mnie w mieście i żebym drugi raz był bohaterem lokalnym tej gali, więc to jest naprawdę wielkie wyróżnienie dla mnie, bardzo dziękuję za coś takiego i no i tak jak mówię, no oddam to właśnie dobrą walką, tak,
Będą na pewno fajerwerki, no i nie zabraknie atmosfery. Robert, dziękujemy ci, widzimy się już w ten weekend i czekamy na kapitalny pojedynek. Powodzenia. Tak będzie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, no i co, widzimy się i robię robotę. Pozdrówka, trzymajcie się. Dzięki, os. Tak sobie myślę, Wojsław, tacy zawodnicy, to młode pokolenie jak Robert Ruchała, myślisz, że zastąpią takich, wiesz, tych mistrzów KSW, którzy siłą rzeczy trochę będą już odchodzić, typu Michał Materla, Mamet Halidow i tak dalej, wiesz, tak. No ich kochali ludzie. Myślisz, że takich chłopaków też ludzie pokochają? Ja myślę, że to już się dzieje. No Robert jest zawodnikiem, który na pewno wzbudza zainteresowanie kibiców i trudno mi sobie wyobrazić osobę, która jak już go pozna, to nie czuje do niego sympatii. No to jest pozytywny chłopak, który no zaczynał w KSW chyba miał czwartą albo trzecią zawodową walkę, tak? I to jeszcze na tych, powiedzmy, pandemicznych galach zaczynał walczyć na, od pierwszej walki na karcie, no w kilka, tak naprawdę w 3 lata kolejny main event, pas tymczasowy teraz, próba zdobycia tego niepodważalnego tytułu, także no, to są zawodnicy, których trochę nawet mogę powiedzieć, że jestem dumny, no, że jestem w stanie być przy tej jego karierze, to ja wymyśliłem razem z jego menadżerem Dominikiem Woźniakiem gdzieś na chyba 4 tygodnie przed galą, już numeru sobie nie przypomnę, to jest jedna z niewielu gal, na których nie byłem, bo wtedy byłem chory na COVID i tam gdzieś przez mgłę pamiętam, jak poddawał Michała Domina i wspólnie i z Robertem, z jego rodzicami i z managementem, no myślę, że zbudowaliśmy naprawdę super zawodnika. Oczywiście staje Robert teraz przed wielkim wyzwaniem, najtrudniejszym w karierze, ale no sama ta droga i śledzenie tego jest, uważam, czymś, co na pewno kibice doceniają. A doceniasz takie postawy jak ta Rafała Kijańczuka, który bierze walkę, no wiesz, na 2 tygodnie przed, tak? 3 tygodnie? No oczywiście, no też już, znaczy ja lubię zawodników, którzy sięgają po te szanse i no czasami trzeba szczęściu pomóc i właśnie w życiu, we wszystkich rzeczach, które się robi, trochę zaryzykować, trochę może postawić wszystko na jedną kartę i spróbować, tak? Także no, na pewno wolę zawodników, którzy... Ja też rozumiem, że oczywiście sport się bardzo zmienił, jeżeli chodzi o to MMA w Polsce i jest bardzo profesjonalnie. Zawodnicy chcą mieć 10 tygodni przygotowań, psychologa, dietetyka, odnowę i wszystko musi być ułożone, ale no, czasami myślę, że z nostalgią wszyscy patrzymy na te czasy, kiedy na tych galach na WF-ie, jak trener Mirek organizował, po prostu było ty, walczysz z tym, ty z tamtym i nie było 8 tygodni przygotowań pod przeciwnika, tak? Tak, to pamiętam nawet na jednej gali Pelema, że rozpiska się tworzyła na ważeniu. Trener Mirek Okniński czekał po prostu, kto przyjdzie na ważenie i ci, co przyszli, to było dobieranie, więc kto ile waży, to tak dobrali. No dobra, PLM ma zostawmy, a gale Fen, kogo podbierzecie teraz z Fenu na przykład? Jako nie chciałbym zdradzać, ale no, na razie mogę powiedzieć, że prezes zablokował jedno podebranie i okazało się, że zawodnik, którego chcieliśmy na galę we Wrocławiu, ma ważny kontrakt, także raczej w takiego podbierania nieeleganckiego nie będziemy praktykować, ale na pewno no, Czarek Oleksiejczuk, Kacper Formela, Piotr Kuberski, to są wszystko zawodnicy, których chciałbym mieć w KSW. Rozmawiacie już z nimi? To jest tak, że toczysz rozmowy? Gdzieś tam taki grunt pod tę przyszłość sobie wyrabiasz? No, jeśli chodzi o Kacpra, raczej tych rozmów nie ma. Tam jest fokus zdecydowanie na walki za oceanem. W przypadku Czarka na pewno, kiedy będzie się kończył na początku przyszłego roku ten kontrakt,
no to, to będziemy chcieli ponegocjować. I tak samo, czy Łukasz Harzewski, czy Piotr Kuberski, jak tylko będą wolni, to będziemy składać ofertę. Dobrze, podsumujmy szybko miniony weekend, to co odbyło się w ostatni piątek, gala Bellator 298, na której w walce wieczoru mocny zapaśnik Logan Storley, z którym miałem tak na marginesie okazję trenować w Killcliffie, pokonał Brennana Warda przez TKO w drugiej rundzie i znowu jest coraz bliżej walki mistrzowskiej z Jarosławem Amosowem, którym co prawda już przegrał dwukrotnie. Z ciekawszych walk na tej gali z perspektywy polskiego kibica był pojedynek Irlandczyka Jamesa Callaghera, który pokonał Jamesa Gonzaleza przez decyzję sędziowską. Wazelekiej z Sydney Otlow pokonał Islama Mamedowa przez decyzję sędziowską. Bardzo mocny pojedynek. I swoje pojedynki wygrali także Enrique Barzola, Leandro Higo, znany z KSW Elfie Davis i znana z walk dla organizacji FEN Katarina Szakalowa. I tu szybkie pytanie do Wojsława. Czy jest jakakolwiek szansa, że Elfie Davis jeszcze się pojawi w KSW? Pamiętamy tą akcję z tym pucharem. I czy Szakalowa jest zawodniczką, która Cię interesuje? Jako zawodniczka tak, ale no wydaje mi się, że wagowo to na pewno nie jest kategoria u kobiet, którą chciałbym otwierać. Myślę, że w tej chwili skupimy się na 52 i 57, bo tam zdecydowanie jeszcze jest bardzo dużo pracy, także tu, no zresztą myślę, że w Bellatorze dużo łatwiej będzie jej o jej rywalki i dobre walki. No z Elfie Davisem myślę, że trudno mi sobie wyobrazić. Tam na pewno jest jeszcze jakiś żal ze strony jego trenerów. Oczywiście niesłuszny, no bo to nie my punktowaliśmy wtedy pojedynek Davisa z Leszkiem Krakowskim. Z drugiej strony no też bylibyśmy trochę, nie szanowalibyśmy sami tych trzech liter KSW, jeśli zawodnik po czymś takim jeśli chcielibyśmy go jakoś specjalnie u nas z powrotem, także chociaż tam akurat z samym zawodnikiem załatwiliśmy sprawy raczej, myślę, że wszystko jest wyjaśnione, no tam więcej jego obóz po prostu nabroił. Okej. Okay. UFC on Vegas 78, waga, kategoria półśrednia, zapaśniczo usposobiony Vincent Luke pokonał Rafaela Dos Anjosa i co ciekawe właśnie w tej najmocniejszej broni Rafaela Dos Anjosa Vincent Luke bardzo dominował, a znowu w stójce było stosunkowo wyrównanie, co było dosyć dziwne. Cub Swanson po wyrównanej walce wygrał Sakeem Davodu, Kali Lantry w kategorii półciężkiej znokautował Chrisa Daukasa. Jeszcze z ciekawszej rzeczy, która się stała na tej karcie, no to warto odnotować, że na karcie wstępnej Diamond Blackshear poddał swojego rywala Twisterem. Jest to trzecie podanie tego typu na galach UFC. I omówmy to, co się działo na gali Strive on Tube. W sobotę mieliśmy bardzo dobrą galę polskiej organizacji. W walce wieczoru Kamil Gabriołek pokonał Rumona Żoltę Bale przez podanie, duszenie za pleców. W co-main evencie Hubert Szymajda po szalonej walce pokonał Roberta Maciejowskiego. Mariusz Michalczuk też po bardzo twardym, zaciętym pojedynku zwyciężył Dominika Tkaczyka. Wygrana Saniara Jasupowa, wygrana Achmeta Katajewa, bardzo ładnie pokazał się też Bogdan Danilko. Wygrana Arkadiusza Dzikielewskiego, szybkie zwycięstwo Jana Stanowskiego. I w karcie wstępnej też fajnie pokazali się Kacper Zgrajka i Kacper Cholewa. Wojsław, oglądałeś sobotnią galę Strife'u? Nie, ale no mam taki plan, że jak uda się już, jak dojadę do Nowego Sącza i będę miał wolniejszy wieczór, to nadrobię te główne walki. Za to wiem, że Rafał widział walkę Kamila Gawriołka. Rozmawialiśmy nieco, znacie się doskonale z WCA, prawda? Tak, tak. Chociaż nigdy nie sparowaliśmy. Tak? Nie sparowaliście? Nie. A to jakoś tak się nie ułożyło? No bo wagowo jednak wszystko by się zgadzało, prawda? Tak, jakoś te okresy sparingowe nam się rozmijały po prostu. Poza tym Kamil chyba przyjeżdżał głównie w soboty, tak? Gdzie akurat, no najczęściej nam, gdzie akurat ja jestem, tylko jak mam przygotowania. Chyba, że ktoś poprosi. Chce schodzić do kategorii półciężkiej, także wiesz, tutaj może być wesoło. Serio? Do półciężkiej? Tak. Nie widzę tego. A właśnie, a propos... No nie, no, on taki jest raczej taki, jak myślę, że warunki, no te wzrostowe, to bardziej pasuje do... Myślę, że Rafał jest od niego wyższy, tak szczerze. Jest wyższy, tylko po prostu jak był ostatnio w studiu, to był tak wielki, szczerze. Dużo je, pamiętam na poprzedniej gali Strife, cały czas był w tym pomieszczeniu, gdzie wydawano catering. Pojawiło się takie pytanie a propos tego... Na Twitterze, już go nie będę przytaczał, ale sam dzisiaj sprawdziłem. Kamila nie ma w rankingu KSW.
co się dzieje z rankingami, no bo on już stoczył walki dla KSW, a są tam zawodnicy, którzy mają jedną przegraną i są w rankingu, a Kamila Gawełka tam nie. I warto powiedzieć, że po jednej walce był i teraz wygrał kolejną walkę i wypadł z tego rankingu. Tak, tak, no Sosica jest w rankingu po jednej przegranej, a Kamila nie ma, tak, po dwóch wygranych. Znaczy, no, Kamil naturalnie po prostu został wypchnięty przez zawodników, którzy się tam pojawili po swoich walkach. To jest też tak, że też informowaliśmy o tym od samego początku, że bierzemy pod uwagę nie tylko walki tylko w KSW, no bo ja jestem takiego zdania, że nie można zapominać o tym, co zawodnik zrobił wcześniej, Szymon Bajor czy Stefan Wojczak, tym, co zrobili przed KSW, zasługują po prostu na to miejsce. I no, myślę, że nawet po tej wygranej będziemy analizowali, czy Kamil nie wróci do rankingu. No też planujemy wstępnie jego kolejny pojedynek jeszcze w tym roku w KSW, także myślę, że też nie przywiązywałbym do tego aż takiej wagi, szczególnie w przypadku tak młodego i jeszcze budującego swój rekord zawodnika jak Kamil Gawrioł. A właśnie kto dla Kamila Gawrioła? Może nie mówię, że teraz mam usłyszeć nazwisko, ale właśnie zawodnik bardziej doświadczony, czy jeszcze na spokojnie? No na pewno po tych wygranych z Markiem Samociukiem i z Oleksem Emilianowcem będziemy szukali jakiegoś większego wyzwania, no bo szczególnie z Łotyszem Kamil rozprawił się naprawdę szybko i bez większych problemów, więc na pewno zasługuje na... I kibice też zasługują na kogoś mocniejszego. Te rankingi KSW są głośno omawiane. To jest taka wasza trochę zmora, Wojsław. Jak to wygląda? Kto nad nimi trzyma pieczę? Ty właśnie, czy ktoś inny je jakby robi? Nie, no ja wspólnie z Alanem Marfim. To my ustalamy kolejność. Ja nie czuję... Znaczy, ja mam dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o tworzenie rankingów. I zawsze to wiązało się z jakąś krytyką. Nigdy nie ma tak, że czy to było jak na MMA Rocks robiliśmy rankingi polskiego MMA, czy jak wspólnie z Tomkiem Marciniakiem oddawaliśmy polski głos na rankingi w UFC, no to zawsze to podlegało ocenie, krytyce i no trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wszyscy będą zadowoleni i będą się zgadzać. No więc to nie jest też tak, że oczywiście układamy sobie i nic nas dookoła nie interesuje, ale też podchodzimy do tego bez jakiegoś takiego wielkiego napięcia. No to nie jest... Na koniec to nie rankingi decydują o tym, kto jest najlepszy w organizacji, tylko walki. One są pewnym uszeregowaniem tego, jak mniej więcej my widzimy kolejność, jak ktoś jest daleko od walki o pas, czy gdzieś no jakby w tej drabince, to jest ocena jego dotychczasowych osiągnięć. Ale no na koniec to zawodnicy muszą wyjść i zrobić robotę w klatce czy ktoś jest siódmy, czy czwarty, no to już jak klatka się zamknie, to nie ma większego znaczenia. Niestety nie widziałeś właśnie tej gali, ale mam takie pytanie, bo Hubert Szymajda wygrał swoją walkę, czy jest szansa, że zobaczymy go znowu w KSW? My nigdy, znaczy no poza sytuacjami jak z Alfiem Davisem, nikomu nie zamykamy drzwi do KSW. Hubert na pewno brał trudne walki w KSW. No, na razie nie udało mu się w KSW wygrać i stąd no, musi gdzieś odbudowywać ten rekord, ale myślę, że no z tego, co jakby też trochę słyszałem, już wyglądał bardzo dobrze fizycznie przede wszystkim. Trenuje w WCA, chyba wreszcie znalazł takie swoje miejsce, gdzie jest to taki prawdziwy klub od A do Z właśnie z wszystkimi tymi elementami, nie tylko treningami, które się odbywają codziennie, ale też właśnie i przygotowaniem taktycznym, opieką trenera i przygotowaniem fizycznym i wszystkimi innymi aspektami. No, pokonał zawodnika, który też walczył w KSW, więc jak tylko będzie wygrywał, myślę, że droga jest otwarta z powrotem. Bardzo dobrze wyglądał kondycyjnie, co jest zazwyczaj zmorą Huberta. Naprawdę dobrze ta kondycja wygląda. Chciałem jeszcze zapytać o dwóch zawodników, ale nie widziałeś niestety jeszcze tej gali, bo widziałem Czecha Jana Stanowskiego i zawodnika, tam chyba była flaga Tadżykistanu, tak mi się wydaje, Saniar Yusupov. I to są tacy dwóch zawodników, których jak patrzyłem, to pomyślałem, że oni by się nadawali do KSW.
Może to nie będzie pytanie, a raczej jak będziesz znaczy, oglądał... No obaj są i tak, znaczy no, na pewno obejrzę ich walki. No Jana Stanowskiego widziałem, jak debiutował w Strajfie na żywo. Z Hugo. Menadżer Sanara Jusupowa też dba o to, żebym był na bieżąco z jego występami. Myślę, że też nie chciałbym... Oczywiście zdarzyło się, że w ostatnim czasie podpisaliśmy kilku zawodników z niskimi rekordami, ale też nie chciałbym z tym przesadzać. Myślę, że Strife jest dobrym miejscem, żeby obaj budowali swoje rekordy, a prędzej czy później oferta z KSW przyjdzie. Słuchajcie, mamy taką magiczną kulę, Marian. A, to tak. Możemy zadziałać sobie z nią teraz. Po dwa pytanka. Proszę bardzo. Stworzyliśmy pulę pytań. Różnych w pierwszym odcinku nasi goście losowali po dwa, także Rafał, od ciebie zaczniemy. Śmiało, dwa pytanka, Wojsław, dwa pytanka. Pytania są bardzo różne. Przesuńmy kulę jeszcze do nas, Marian, proszę. I tak już zaraz ją dobrze usunę, bo szkoda, żeby zasłaniała. Rafał, od ciebie zaczynamy. Dwa są tak. Tak. Czytaj na głos oczywiście, co masz. Ulubiony cytat. Nie wiem, tak powiedzieć, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Okej. Okay. Najważniejsze jest pierwsze pierdolnięcie. Zadawaliśmy to pytanie... Albo lepiej, najlepszą obroną jest atak. Zadawaliśmy to pytanie kiedyś na nagrywkach i właśnie jeden z naszych zawodników... To kto? Zdradź. No, można dojść... Nie, można dojść, bo to jest Zbyszek Rybak. To można dojść powiązaniami klubowymi. Okay. Czyli Trójmiasto, tak, tak tutaj tak, te klimaty. No dobra, pytanie było od Mariana, o ile się nie mylę, bo dzisiaj dorzucałem do kuli ten cytat. Ale tak, dobra, lećmy teraz, Wojsław, z twoim, tak. O kurczę. To nawet nie pamiętałem, że ode mnie. Ty, Mariusz, miałeś dobre, niektóre takie właśnie. Okay. Jakie jest źródło twojego zwlekania i odkładania spraw na później, jeśli to robisz? No pewnie jest tak rzeczywiście czasami. Nie wiem, jak określić to źródło. No, czasem jest tak, że są jakieś tematy, które wiem, że muszę zrobić, ale nie czuję się komfortowo, żeby je czy wykonać jakiś telefon, czy gdzieś dopiąć jakiś, nie wiem, jakiś deal, przygotować kontrakt. Wiem, że powinienem, ale z jakiegoś powodu tego nie robię. Mam czasami taką blokadę i często potrzebuję na przykład 2-3 dni, żeby wstać rano, poczuć nową energię i wtedy pierwsze co robię, to siadam i staram się jakby zrzucić to gdzieś z pleców. Więc dobre pytanie. No, od mojej dziewczyny. Mam tak, że wiem, że powinienem coś zrobić i tego nie zrobiłem tego dnia, piszę kartkę, kładę ją na biurku i od tego zaczynam dzień po prostu, bo to... Fajne podejście, no i też z głowy ucieka dzięki temu. Tak, no dobra, tak. Kolejne pytanko. Od piłeczek na tych nadmorskich kurortach u nas. Słuchaj, wakacje, sezon jest, także wiesz, nie ma przypadku. Czy twoje cele, marzenia są spisane? Nie są spisane, one są elastyczne. To się zmienia z perspektywy czasu, z wiekiem pewnie i pewnie z tego, że nieraz się już osiąga jednak ten cel. Bo w sumie marzenia to są, jakby nie było, to są cele, tak. I generalnie, no, często to się weryfikuje trochę inaczej. A twoja wymarzona walka w KSW, Wojsław, albo takie marzenie, jeżeli chodzi o KSW, gdzie byś widział KSW za 10 lat na przykład? Ile gal rocznie, jacy zawodnicy? Nie, no tak chyba sprecyzowanego tego nie mam. Wydaje mi się, że jeśli jakieś stawiam sobie cele, to raczej no więcej pewnie w życiu osobistym niż w tym. Tutaj dużo łatwiej, ja jestem raczej typem osoby, która wykonuje zlecone działania i od tych celów i marzeń są moi szefowie. Jasne. Twoje pytanie? Mirko Krokop czy Fiodor Emilianenko? No to też nie jest takie proste. No. Wydaje mi się, że znaczy, jak zacząłem się interesować już tak naprawdę MMA już po tej walce, więc nie potrafię powiedzieć, komu bym kibicował, ale no jednak o ile zawsze doceniałem Fiodora, to
no coś, co tak najbardziej przykuło mnie i wzbudziło tą pasję do MMA, no to był rok 2006 i zwycięstwo Krokopa w Grand Prix Pride, w którym Fiodor nie wystąpił. I myślę, że no jakby tak, żeby tak naprawdę musiał zdecydować, to pewnie Krokop. Słuchajcie, mam pytania z czatu, więc pozwólcie, że też je tutaj zapytam, bo czat jak najbardziej czytamy, ale dużo się dzieje. Pytanie do Woja. Czy nie uważasz, że Narkunowi należał się rewanż z Czurzygajewem? Co by nie mówić, długo bronił pasa, skoro Mamet miał rewanż ze Scottem Parnastoresem, to dla Narkuna też mogła być taka szansa. Zgadzam się i taki rewanż zaproponowaliśmy. To co się stało, że do niego nie doszło? Tomek jakby nie przyjął tego rewanżu. No, dużo mówić. No. A chciałbyś Tomka jeszcze w KSW zobaczyć? No bo wiadomo, że bił się teraz lokalnie, że tak powiem, tak? Na szczecińskiej gali. No chyba nie. No. Okej. Okay. Okay. Przede wszystkim Tomek ma inny plan. No, i życzę mu, żeby go spełnił. No tą podróż chyba już zakończyliśmy wspólnie. Ja mam dwa pytanka. Trafiłem na artykuł zatytułowany Historia polskiego MMA. Jest tam napisane, że w 2008 roku dołączyłeś do portalu MMA Rocks i tu cytat jest: niedługo potem dołącza Venom, oferując pomoc w pisaniu newsów oraz w przybliżaniu fanom rynku amerykańskiego. Jak to się stało, że tak bardzo interesował Cię rynek amerykański, gdzie w owych czasach bardziej oczy były skupione na rynek japoński i Pride? Czy jak to się stało, że... No nie, no w 2008 to już nie było rynku japońskiego. To już... No właśnie nie wiem, czy to nie było wcześniej niż 2008, kiedy dołączyłem do To jest ze strony Marox, dokładnie. No to był taki mniej więcej wtedy przełomowy okres. W 2007 roku chyba odbyły się te dwie ostatnie gale Pride w Stanach, gdzie oni takim, nie wiem, trochę ucieczką do przodu próbowali, mając problemy w Japonii, zdobyć rynek amerykański, licząc, że to może uratuje organizację, która miała ogromny tam problem wizerunkowy związany z korupcją, z zaangażowaniem jakuzy i tak dalej. Także, no i wtedy tak zrobili te gale, a UFC w międzyczasie ich wykupiło. Myślę, że to był taki już moment, kiedy po prostu japońskie MMA straciło na znaczeniu. Krokop, Nogueira, kolejni zawodnicy Verdum przechodzili, Wanderlei Silva przechodzili do UFC i no, po prostu tą batalię o hegemonię nad światowym MMA wygrało UFC. I no, to też było... Pamiętam te takie dyskusje, która organizacja jest lepsza, którzy zawodnicy, no myślę, że walki Krokopa, czy tam jak Nogueira się strasznie męczył z Timem Silvią, to był taki zimny prysznic. Ja byłem jako fan wtedy przekonany, że, no, że jak te gwiazdy Pride wjadą do UFC, to po prostu nie będzie co zbierać, a nagle się okazało, no wiadomo, ta waga ciężka to szczególnie była ta, która przykuwała uwagę. Nagle się okazało, że wcale tak nie do końca jest. No, Verdum fatalnie zaczął w starciu z Arlowskim na przykład swoją karierę w UFC. Także tak, no, taki był po prostu znak czasu, że to amerykańskie MMA wtedy... No, zdmuchnęło konkurencję. A jak to się stało, że na to trafiłeś, że odkryłeś te MMA? No bo w tamtych czasach w Polsce nie było zbyt znane. Jak to się stało, że to odkryłeś i za co tak pokochałeś te MMA? No ja już, zanim w ogóle pewnie wiedziałem, co to MMA, to już jakby razem z kolegami chodziliśmy na brazylijskie jiu-jitsu, bo ktoś powiedział, że to jest najskuteczniejsza sztuka walki, a wiadomo, nie ma sensu w którym roku? No to jakiś początek 2000, tak? Marcin Rogowski jeszcze wtedy jako trener nie miał chyba nawet niebieskiego pasa. Wiem, że jeździł no, też do trenera Mirka, do Copacabany, do Leszka Pawlęgi, do Marka Pasierskiego i tam się uczył, no zaczynał jako trener mający biały pas, tak? Taka mała sekcja. Ale w międzyczasie oglądałem dużo K1, bo no, było dość mocno promowane na Eurosporcie i pamiętam nawet z kolegami się spotykaliśmy, oglądaliśmy wspólnie finały K1, pewnie to były lata 2002-2003,
I gdzieś jakoś interesując się tym, co się dzieje w Japonii, przyszła informacja, że Paweł Nastula będzie walczył, no to zacząłem się, o co chodzi, że tu jest jakaś inna organizacja, biją się trochę inaczej. I to były też takie czasy, że no, te walki gdzieś się oglądało właśnie na jakimś YouTubie, w jakichś gifach, jakichś highlightach. No i to był też taki apogeum, no to złamałem dość poważnie na jiu-jitsu rękę i miałem 6 miesięcy gips od początku lipca do właściwie do świąt w grudniu. No to jak człowiek siedzi w domu, nie ma co robić, no to coś, no jakby chłonąłem to MMA, oglądałem wstecz, wszystkie gale, no gale w Pride i UFC obejrzałem wszystkie jakby od tyłu, od momentu, i jednocześnie oglądałem na żywo. Pamiętam, że pierwsza gala UFC, którą oglądałem na żywo, to było zwycięstwo Andersona Silvy z Richem Franklinem, chyba UFC 62. Tak. Pierwsza walka? Tak, ta pierwsza, gdzie no, nikt tam się nie spodziewał, jakiś gość w ogóle z Japonii tam walczył i nagle zostaje mistrzem. Także no, mamy teraz 290. którąś galę. No, ty, Rafał, też tak śledziłeś? Trochę wam wejdę w słowo, ale od początku właśnie Pride, te klimaty, wiesz, potem pierwsze gale... Nie. Ja jestem z tych, co MMA zaczęli się interesować od walki Pudziana. No dobra, to mamy takie nazwiska Pudzian, koń pociągowy, tak? KSW, właśnie Mamet, Michał Materla. To jakie, Wojsław, twoim zdaniem trzy nazwiska tych nowych zawodników zastąpią te legendy? Jeśli mówimy o KSW, tak? Jak najbardziej. Nie wiem, nie chciałbym tak wymieniać, bo potem ktoś się obrazi, że jego nie wymieniłem. No jest na pewno kilku młodych zawodników, albo są już mistrzami, albo walczą o te tytuły, czy gdzieś są blisko tej pozycji pierwszego pretendenta. Myślę, że taką grupkę nawet więcej niż trzech, ale no znowu, jak któregoś nie wymienię, to... Dyplomatyczna odpowiedź, ale będę jednak dociskał o te nazwiska. No, możesz próbować, no, ale... Robert Ruchała na przykład. Na pewno byłby w tej grupie, no. Okej, okay. A Marian Ziółkowski? No nie, no nie przesadzaj. Ja już jestem stary. Marian, jak wyprostuje swoje sprawy zdrowotne, na pewno też. Okej, okay, to jeszcze jedno nazwisko od ciebie. No... Na pewno jeszcze jest kilku. Dobra, ale stawmy to jedno, żeby... Może, kto wie. To ja jeszcze szybkie pytanie. Jak to się stało, że stałeś matchmakerem? Kto wpadł na ten pomysł? Czy ty już czułeś, że to jest coś dla ciebie? Czy KSW zaproponowało taką posadę? I co w tobie jest, jeśli chodzi o twój umysł, że tak, no, nie mówiąc uczciwie, no, jesteś bardzo kompetentny w tej roli. Jakie umiejętności w twojej w głowie sprawiły, że tak łatwo ci to przyszło? Nie wiem, czy jakieś są specjalne umiejętności. No wiecie, to nie jest profesja jakaś bardzo powszechna. Tych matchmakerów na świecie jest pewnie kilkunastu, tak? Takich naprawdę, którzy zajmują się. A właściwie tylko tym, no to pewnie nawet pewnie mniej niż 10. To wyszło dość naturalnie, tak? Maciek zatrudnił mnie, jakby zaproponował mi pracę w KSW, ponieważ pracowałem, znaczy, no, ciężko też do końca to nazwać pracą, ale w MMA Rocks byłem redaktorem. Chciał, żebym zajął się informacjami prasowymi, kontaktem z mediami, no trochę po drugiej stronie tego, co robiłem w MMA Rocks. Pisaniem tekstów na stronę, jeszcze media społecznościowe trochę wyglądały w 2014 roku inaczej niż teraz. Nie trzeba było nagrywać filmików z tego, co jesz na śniadanie. No, jak przyszedłem do biura od 1 września, no to zacząłem się zajmować tym, czym miałem się zajmować, no ale ponieważ interesowałem się MMA, no trochę żyłem tym, to była też moja pasja, no to naturalnie pojawiły się okazje, gdzie mogłem się wykazać. Pierwsza przyszła dość szybko, bo pamiętam, że z jakiegoś powodu wypadła, znaczy Różal miał walczyć z Jamesem McSweeneyem, ale coś tam jego menadżer McSweeneya nawywijał i jednocześnie on wziął inną walkę na jakiejś innej gali. No i potrzebne było zastępstwo na McSweeneya. No wiadomo, Różal to była gala KSW 28 na otwartym Polsacie, ważna walka, no nie mógł walczyć z jakimś tam
nieciekawym rywalem. No i tam, no było takie poruszenie w firmie, co robić. No ja sobie wrzuciłem, a może jest taki gość Peter Graham, super kickboxer, kiedyś znokautował Badra Harry'ego, walczy teraz sporo w MMA, spróbujmy jego ściągnąć. No i myślałem, że to wystarczy, że rzuciłem pomysł, a Maciek powiedział, no dobra, no to masz jakiś kontakt do niego? Ja mówię, nie, no po prostu widziałem jego walki. No. Ja mówię, to zdobądź kontakt, ustal, kto jest jego menadżerem i zobaczymy, może się uda. No, okazało się, że jego menadżerem jest taki gangster z Londynu, Anthony McGann, który miał taki gym Wolfsler, gdzie trenował Michael Bisping. Ten gym został spalony. Krokop też tam trenował. W wyniku jakichś porachunków gangsterskich. I okazało się, że ten Anglik jest jego menadżerem, więc na dzień dobry z angielskim takim Peaky Blinders gangsterem dogadywałem chyba wtedy kontrakt na 3 walki z Peterem Grahamem, który finalnie no, wygrał z Różalem po kontuzji Różala, przegrał z Karolem Bedorfem i wygrał z Pudzianem. Także no, zadomowił się na dłuższą chwilę w KSW, a potem jeszcze z Różalem stoczył rewanż w DSF-ie w zastępstwie Jeroma Lebanera, także no, jak wiadomo, po tej sytuacji pewnie musiałbym tak przeanalizować rozpiski kolejnych gal, no bo potem była gala KSW 29, Pudzian na stula, nie, tak z głowy nie pamiętam teraz. Ale nie wiem, czy na przykład walka, no Dawid Zawada dla Borysa Mańkowskiego na tej gali, to był na pewno mój pomysł, wtedy też się poznałem z Iwanem Diakowiczem. Także no to tak, 8 lat już współpracujemy z tym menadżerem, więc tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie mylę, bo to wtedy jak były 4 gale do roku, no to tak pamiętam, że jakaś gala była w grudniu, ale nie dokładnie która, tak. Panowie, czas pobić rekordy, tak, chodźcie, tak, spróbujemy się o tym, że to jest ten dobry czas na to. Zapraszamy może Rafała pierwszego. Nie, no co, ja nie będę uderzał, no. Tutaj jest... Nie, no moje gramy uderz, proszę. Koniecznie, jak widzę. Tutaj to, mamy taką tak... zasadę, ale że każdy bije... Rafał musi też ostrożnie. Nie zasłaniajmy, chodźcie, ściśnijmy się. Tak, bijemy w rękawicach, każdy bije w rękawicach, taką mamy zasadę, także już może nie kombinujmy. Okej. Okay. Lewa? Lewa. Lewa, tak. Prawą oszczędza na rywalach. Tak. Rekord to jest 878. Wiesz co? Stań bliżej ściany, nieco dalej od stołu. A, dobrze. Okej, okay, możemy bić. Marian, dosuń się do nas, proszę. Dobra, tak. Nie trafiłem. Pamiętasz, że masz drugi raz? Nie trafione czysto. Jeszcze raz. 465. No taki średni wynik, nie trafione. Dawaj, Rafał. Bum. O, teraz ładnie weszło. A kto ma rekord? Izu. 773, Izu. Tak. Daniel. Daniel bił bardzo dobrze, tylko nie chciał bić pięścią, a uderzył takiego otwartego slapa i tak ma chyba drugi najlepszy wynik, także jest to... Ćwiczył nas tego... Tak, nie odwracajmy się Marian tyłem, żebyśmy nie zasłaniali. Woju, musisz. Raz, no nawet no slapa, no jak wiesz. Czekaj, może zdejmę. Super. Jeszcze sobie krzywdę zrobię. Ale ja tak, wiecie, tak. Słuchaj, może to też będzie metoda. Podobno trzeba w dobry punkt trafić, a nie wcale mocno. Jakby, musiałbym więc... obliczyć. Tak. No dobra, mamy to. Przesunę się. Ładnie. Jeszcze można drugi raz. Nie będę 744, czyli zostawiamy. Panowie, super. Dzięki serdeczne, elegancko. Rękawice przejmuję, pozwólcie, a wysiadajcie śmiało. Krzesełko. Tak. Chciałbym, Wojsław, domknąć ten temat via Play. To kiedy się w ogóle dowiedzieliście, że mogą być jakieś problemy? Kiedy Viaplay się odezwało, że chcą wychodzić z Polski? No mniej więcej jak to zostało ogłoszone, no to też jest charakterystyka rynku kapitałowego w tych krajach. Viaplay jest na giełdzie i to jest taki standardowy raport, który pojawia się po każdym kwartale dla inwestorów, no bo tam każdy może zainwestować, kupić jedną akcję i no, dla każdego, kto
zainwestował często prywatne pieniądze, a czasami jakieś pieniądze jakiejś spółki, no takie informacje są istotne, także no oczywiście widzieliśmy tam minimalnie wcześniej, ale też nie na zasadzie, że no byliśmy jakoś poinformowani wcześniej, no myślę, że jakieś odbyło się to standardowym trybem, tak? Ale duży cios, bo chyba wam się świetnie współpracowało, prawda? A i słyszałem, znaczy, że warunki finansowe były bardzo dobre. Dla nas się nic nie zmienia, więc ciężko tutaj mówić o jakimś ciosie, tak? No, rozpoczął się właśnie sezon Premier League, tak jak w poprzednim sezonie mecze są pokazywane. Są zaplanowane kolejne wyścigi Formuły 1, kolejne gale KSW i myślę, że to, co jakby tak z dużymi emocjami, jak polscy kibice czy osoby śledzące to zareagowały, to trzeba tam się też dokładniej wczytać, jaki Viaplay ma plan na to, no bo to są, oni mają prawa, które bardzo dobrze rotują i Polska w ogóle jest w tej chwili jedynym rynkiem, gdzie zyskali subskrybentów w ostatnim kwartale, między innymi pewnie dzięki gali KSW, która była w czerwcu. I no byłoby jakimś absurdem, żeby nagle po prostu wyłączyć wtyczkę. Także dostaliśmy zapewnienie, że w tej chwili, dopóki nie pojawi się jakaś sensowna alternatywa, to nic się w tej chwili nie będzie zmieniało i po pierwsze, no, umowa jest dobrze zabezpieczona, będzie kontynuowana, gale będą transmitowane. I w sumie tyle. No, z perspektywy kibica nic się nie zmienia. A co jest taką alternatywą i czy gale KSW będą w Viaplay na zagranicznych rynkach? Bo takie też były pytania na Twitterze. Dalej transmitowane oczywiście przez Viaplay. No to w ogóle jest najbardziej oczywiste, tak? A nie, myślę, że nie ma, to nie jest moment, żeby spekulować, jakie są alternatywy, kiedy serwis normalnie działa i w nim będą najbliższe gale KSW. A jest szansa na powrót do Polsatu na przykład? Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, która powinna się wypowiadać na ten temat. Okej. A nie wiem, TVN na przykład? Będę dopytywał jeszcze, wiesz. Mamy ważną umowę z Viaplay. Byłoby bardzo nieelegancko, gdybyśmy teraz dyskutowali o tym, kto może, gdzie możemy być pokazywani. No dobra, to w takim razie dopytam jeszcze tylko, już nie mówiąc o tych największych graczach, a może taki KSW Fight Pass. Myśleliście o tym, żeby stworzyć własną platformę streamingową? My ją właściwie mamy, także to nie jest jakiś coś, czego nie moglibyśmy zrobić. Gale tam, gdzie nie jesteśmy w Viaplay albo w jakichś lokalnych telewizjach, gale normalnie można cały czas kupować na KSW TV. No oczywiście w sytuacji, kiedy są to, no, jest mniej tych rynków i nie ma tych największych, to trudno mówić o jakimś rozwijaniu tej platformy. Ale oczywiście projekty i pomysły leżą na stole, jeśli kiedykolwiek byłaby taka potrzeba, to w dzisiejszych czasach nie jest to nic skomplikowanego, chociaż no, też musimy wiedzieć i zwrócić uwagę, że na Fight Passie UFC, no, tych największych gal UFC nie ma, tak? Także trzeba je kupić, tak. No, dopóki jest rynek i są chętni, żeby płacić, tak jak ESPN, ogromne pieniądze za możliwość w ogóle sprzedawania pay-per-view UFC i inne dodatkowe gale, no to też trudno mi sobie wyobrazić, żeby którakolwiek organizacja sama stała się tylko i wyłącznie emitentem gal. Pytanie do Rafała z Twittera, czy masz jakieś rytuały przed walką? To ciekawe. Nie, nie. Tak, jest to standardowa rutyna, raczej bez. A kojarzysz jakiegoś zawodnika, który robi coś ciekawego? Wiesz, to nie zobaczyłem nic w szatni, ale to może, wiesz, u innych rywali, u innych zawodników, u innych zawodnikach, ale na pewno takie są jakieś rytuały. Ja, no ten Jana Błachowicza na przykład kojarzysz na pewno, o co chodzi. A, z Uliną Wisielca, tak? Tak, dokładnie. No tak. Ale że to się zawsze sprawdza? No właśnie. Teraz, ostatnio, to tak niekoniecznie. Niekoniecznie. Może trzeba zmienić rytuał po prostu na coś innego. A to co nie.
No dobrze, no to co, szybko omówmy to, co zbliża się w ten weekend przed nami. Omówione, podane tak naprawdę cztery walki mistrzowskie na Bellator 300. Ryan Bader zawalczy z Lintonem Vasselem, Chris Cyborg, Kat Zingano, Wazelekiej, bardzo mocna walka Usmana Nurmagomedowa z Brentem Primusem i pojedynek mistrzowski pani Liz Carmouche z Ilimą Leigh McFarlane. Coś tu w stylu, nie wiem, czy kojarzysz tą zawodniczkę. Piątkowa Gala Fan 48. Walka wieczoru. Marcin Wójcik z Adamem Wieczorkiem. Łukasz Olech z Adamem Biegańskim. Ciekawa walka będzie w Wawrzynie z Bartnik z Mohamedem Zarej. Gracjan Wyroślak, to też taki zawodnik kategorii lekkiej, który coraz lepiej prosperuje. Patryk Marzec. Ciekawa walka Mateusza Olecha z Marcinem Kalatą. I walka Pawła Domina z Bartłomiejem Skowyrą. UFC 292. Karta, która troszeczkę się posypała, bo niestety z tej karty wypadł i Cody Garbrandt, i Jadong Sank, i Goff Neal, i chyba przede wszystkim Henry Cejudo, ale tak poza tym jest tu coś, na czym można zawiesić oko, chociażby Aljamar Sterling z Seanem O'Malleyem, to będzie naprawdę coś dobrego, Wei Zhang z Amandą Lemos, Ayan Gary, który też na co dzień trenuje w Killcliffie. Akurat nie miałem okazji z nim robić, ale też jest takim gościem, który mocno prosperuje. Walka z Neilem Magnim, Marlon Vera, Pedro Munoz, Chris Weidman z Bradem Tavaresem, to też bardzo ciekawa walka. Znany też Polakom Gerard Merschert z Andre Petrowskim, Kurt Holobaum, Austin Hobart, to będzie finał TUF 31. I najważniejsze, KSW 85 w Nowym Sączu. Może zaraz zobaczymy rozpiskę. Saladin Parnas kontra Robert Ruchała, Ibrahim Czucigaev kontra Bogdan Gnitko, Danu Tarcilla, Patryk Kaczmarczyk, to świetny pojedynek zapowiada się, Patryk Surdyn, Kamil Szkaradek, Michał Pietrzak, Marcin Krakowiak, Adriana Kreft z Jasminą Gimaraes, Rafał Kijańczuk z Kleberem Silwą, Sandra Sukar, Wiktoria Czyżewska i też świetny pojedynek Wazelekiej, Wilson Varela, Łukasz Rajewski. Jak ta walka, Wojsław, będzie wyglądała, twoim zdaniem, walka wieczoru gali KSW 85? Czyli Robert Ruchała z Saladinem. I co dalej z zawodnikami? Co tam zobaczymy, tak? No, trochę przychylam się do tego, co gdzieś próbował przemyślić Robert, no, że to będzie pojedynek dwóch zawodników, którzy myślą w walce i próbują się wzajemnie zaszachować. No, nie wiem, jako matchmaker pewnie więcej nie chciałbym mówić, ale jestem bardzo ciekawy, bo no, Robert jest przygotowany mentalnie do tego pojedynku. On chciał już walczyć w marcu z Parnasem i byli gotowi wtedy, kiedy no, nie doszło do walki Mariana z Parnasem. Saladin nie był w stanie wtedy, nie chciał robić, no, twierdził, że jest za mało czasu, żeby robił kategorię piórkową. Także no myślę, że to jakby mentalnie to jest walka trochę, do której on się przygotowuje nie dwa miesiące, ale całą swoją sportową karierę i jestem bardzo ciekawy tego, co wymyślili, żeby no gdzieś zneutralizować ten niewygodny, no jednak na pewno z tym Francuza. A walka? Ja wrócę do tego, co Robert wspomniał. Ale to chyba nie jest tak, że jak Saladin nie zrobi wagi, to on staje się mistrzem. Dalej musi walkę wygrać, tak? Robert Ruchała? Tak, tak. Jak wygra, będzie mistrzem. Jak wygra, czyli, tak. Czyli samo niezrobienie wagi nic nie zmienia. No, traci tytuł mistrzowski, tak? No, tak. Bo tak wspomniał jest właśnie. Pretendentem, tak. Tak wspomniał chyba, że wystarczy. Bo jest mistrzem tymczasowym, tak, jeżeli nie zrobi wagi... To staje się mistrzem pełnoprawnym, ale no nie wiem. No, ale musi dalej wygrać walkę. A walka Rafała, w której rundzie się zakończy, Wojsław, twoim zdaniem? I czy jeżeli Rafał wygra ten pojedynek, skoro was już tutaj mamy, to dasz. Czy będzie miał rewanż z Bogdanem Kitką? Jeśli ten przegra, oczywiście swój pojedynek z Czuzigajewem. Znaczy, słuchajcie, to też wbrew pozorom, to nie jest tak, że my mamy zaplanowane na trzy kroki do przodu. Ja zawsze to powtarzam, ja chcę najpierw zobaczyć pojedynki, a potem decydować, co się dzieje ze zwycięzcami i z przegranymi. Więc nie wybiegałbym tak do przodu. Myślę, że znowu, no każdy z tych zawodników, mamy dwa pojedynki
W 9-3 musi, no Rafał trochę podwyższony minimalnie limit, ale no, no wiadomo z jakiego powodu. Każdy zawodnik musi wyjść, pokazać co potrafi najlepszego i potem się będziemy zastanawiać. No. To ja się jeszcze cofnę, trochę o tym rozmawialiśmy dzisiaj, Rafał, ale nie żałujesz, że kontynuowałeś, że tej walki nie zakończyłeś wtedy, walki z Bogdanem? No i tego rewanżu chcesz zdecydowanie, prawda? Z tego, co powiedziałeś, jeżeli wygrasz, a on przegra z Czurzygajewem. Nie, to że chcę zdecydowanie. Jak będzie taka szansa, nie będzie problemów z tym, wiesz, ja mogę chcieć rewanżu i z Iwanem tak samo, tak? I widziałem, i Omar już tam się dopominał o zwycięzcę walki naszej, tak? Więc to tak naprawdę jest tych scenariuszów trochę. A czy żałuję? To raczej nie żałuję, bo skoro podjąłem taką decyzję w tym momencie, to znaczy, że tak uważałem i generalnie nie ma co do tego wracać. Pytanie z czatu jeszcze szybko, bo wiele, wiele osób pyta o Mameda. Czy zawalczy jeszcze w tym roku? Zawalczy? No to dajcie nam popracować jeszcze nad tym. To jest jeszcze taki okres mocno wakacyjny. Mamed też sporo wyjeżdżał, także gdzieś pewnie początek września będziemy siadać do rozmów. A czy walka Michaliszyna ze Szczepaniakiem będzie potencjalnym eliminatorem dla Igora, jeśli wygra? No jeśli nie wydarzy się nic niesamowitego, no to trudno mi będzie uzasadnić chociażby menadżerowi Igora, że po takiej, jeżeli wygrałby teraz kolejny pojedynek, no to nawet rankingowo po prostu będzie. No walczy z niedawnym pretendentem, także myślę, że jest to no więcej niż realne. Okej. Okay. Rafał, jeszcze do Ciebie pytanie. Masz 5 walk dla organizacji, walczyłeś już z Ruslanem Gnitko, teraz z Krebelem Silwą. Czy nie przeszło Ci przez myśl, że KSW Cię nie oszczędza? Generalnie nie przychodziłem raczej do KSW, żeby nie spodziewałem się tam raczej jakichś łatwych rywali, tak? I nie odczuwam tego, po prostu walczę, po prostu dostaję walki, biorę te walki w miarę możliwości i na tym polega moja praca. A czy nie uważasz, że to, że zacząłeś... Znaczy ja mogę tylko wejdę w oczywiście, słowo. Oczywiście. No akurat z Bogdanem to chyba nawet obóz Rafała sam zabiegał. Okay. Tak, jedynek, tak, więc... dokładnie. Nie chciałbym, że tutaj ja jestem winny wrzucaniu go pod pociąg. No też nie tylko walczył Rafał z Iwanem Ersolanem i z Bogdanem Gnitko, także myślę, że Rafał jest jednym z tych zawodników, który niezależnie z kim walczy, to mamy gwarancję, że pojedynek będzie emocjonujący. No, tak, to prawda. Takich zawodników zawsze się ceni. To prawda. Czy uważasz, że to, że szybko zacząłeś być rozpoznawalny w świecie MMA, czy nie sprawiło, że twoja kariera stała się trudniejsza? Że oczekiwania były zbyt duże, jak na twoje doświadczenie? Tak, miało to na pewno wpływ, ale raczej nie zmieniłbym tego, bo gdybym tak nie zaistniał, to może bym w ogóle nie zaistniał, tak? I co raczej nie ma co do tego wątpliwości. Ale wiadomo, że pewne rzeczy przyszły, że tak powiem, z opóźnieniem trochę, tak? Z racji tego, że poszło to szybko i tak naprawdę z pewnymi rzeczami spotkałem się dopiero znacznie później niż inni zawodnicy. Mhm. Okej. Okay. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Wojka, ale może na sam koniec. To jeszcze pytanie z Twittera. Też uważam, że bardzo fajny. Odszedł Soldic, rozstaliście się z Antunem, odpuściliście Erko Juna, Page walczy dla innej organizacji. Czy to oznacza, że KSW rezygnuje z podboju tego rynku chorwackiego? No, chyba... No trochę się niefortunnie ułożyło z kilkoma zawodnikami. No Erko Jun to w ogóle bośniak, trochę inny case. Mam wrażenie, że no jakby biznesowo to nie jest do końca w tym momencie najlepszy kierunek. Jak ktoś jeździł do Chorwacji nie tylko jakby na wakacje i chociażby no spędził trochę czasu w Zagrzebiu, no to no mam wrażenie, że to jest trochę Polska, ale jednak 10 lat wstecz, tam na przykład bardzo pamiętam, tak utkwiła mi w głowie jedna historia, że miasto nas tam wspierało i dostaliśmy billboardy w całym mieście, ale nie mogliśmy ich jeszcze jakby rozwiesić wtedy, kiedy chcieliśmy, bo trzeba było osobiście iść do urzędu i tam karteczkę pani musiała podstemplować w takim, wiecie, stemplem jak na poczcie. Nie dało się tego zrobić po prostu w inny sposób. Musiał zaprzyjaźniony z nami menadżer Drażen Forgacz
pójść osobiście i tam ten, odebrać tą, tą karteczkę z, tym, z tą pieczątką. I tak, takie rzeczy trochę tam, no, że tak powiem, nas zatrzymywały. Ogólnie gala była sukcesem i na pewno byliśmy z niej zadowoleni, no ale w momencie, kiedy nagle wzrosły ceny paliwa, inflacja, też nawet ktoś, kto jeździ do Chorwacji na wakacje, wie, że weszło euro i te ceny wzrosły. No nie jest to po prostu najlepszy moment, tak? Myślę, że potrzeba trochę więcej pracy i no, budowania większej świadomości tam takiej długofalowej w Chorwacji, żebyśmy mogli tam wrócić. No, mamy na kontrakcie Iwana Witasowicza, który jest mistrzem FNC w wadze ciężkiej, teraz walczy z Michałem Andryszakiem 2 września. Także to nie jest też tak, że porzuciliśmy całkowicie ten rynek. Inwestujemy też w rynek serbski. No, Darko Stosic jest tam bardzo popularny. Teraz walczył Nemanja Nikolic. Pojawi się niedługo, już we wrześniu, kolejny zawodnik z tego kraju. My raczej patrzymy, no, tak bardziej całościowo na Bałkany no, myślę, że w najbliższym czasie będziemy jednak rozwijać brand KSW tam, no, poprzez transmisję, a jak dopiero zbudujemy kogoś mocnego, to wtedy pomyślimy o powrocie z galą. Twoje pytanie, Marian, i myślę, że tak, powoli kończymy. To będzie szybka lista zawodników, którym może jesteś zainteresowany. Tak po kolei przeczytam. Kibice to lubią, jestem ciekaw, kogo tam masz, Marian. Dodam od siebie coś. Dosyć jasne wybory. Tak, zwycięzca walki Fabiński-Karski, czy będzie w twoich kręgach zainteresowania? Myślę, że tak. Mhm. Październikowa gala Strive. Tak. Tymek Chłopaczyk, jeśli wygra walkę o pazła Bilonu we wrześniu? No, Tymek to, tak z raz to chyba już był nawet bardzo blisko się otarł. No, okay. Jeżeli tylko będzie wygrywał, to tak, jak najbardziej. Mhm. Robert Bryczek? Robert to w ogóle trochę sobie pluje w brodę, bo właściwie z Robertem byliśmy już dogadani. To, no, to nie wiem, gala w Lublinie. Miał walczyć z Czarkiem Kęsikiem. Czarek miał zejść do 7-7 i jakby wtedy Robert był w 7-7. Tak. I właściwie po stronie Roberta już mieliśmy wszystko dogadane i wtedy okazało się, że Czarek jednak nie zejdzie na 7-7. Chce walkę w 8-4, a że był, no, zawodnikiem tam z okolic i wokół którego budowaliśmy też tą galę, no to Robert później trafił do Fenu, w międzyczasie też walczył w oktagonie, także trochę żałuję, a sam teraz walczy w 8-4. Dokładnie. Ja ich wtedy namawiałem, jego menadżera i jego, żeby jednak wzięli jedną walkę w 8-4, a potem zeszli na 7-7, no ale nie zdecydowali się na to. Znowu, jak tylko będzie wolnym zawodnikiem, na pewno chciałbym, żeby był w KSW. Róża Gumienna? No, nie wiem, czy jest możliwe, żeby w ogóle jakby łapała się w tych kategoriach, które mamy. No, na pewno nie będziemy otwierać 6-1. Mhm. A macie plany wobec Damiana Janikowskiego już? No, na pewno chcielibyśmy, żeby Damian u nas został, ale wiem, że no, spotkanie między Martinem a menadżerem Damiana jeszcze się nie odbyło. Łukasz Siwiec? No, Łukasz ma na razie chyba dobrą pasę w oktagonie, więc no, dopóki nie będzie wolnym zawodnikiem, myślę, że nie ma tematu. Oczywiście. Piotr Kubelski, Czarek Oleksiejczyk, to już mówiłeś. Piotr Wawrzyniak? No, jest kilku zawodników z wagi średniej z jednego managementu. Okay. Ja mam ich ułożonych, że tak powiem, w tylko mnie i Arturowi Gwoździowi w znanej kolejności. Tak jest. I no, chciałbym przynajmniej jednego z tych zawodników jeszcze w tym roku w KSW, ale no, nie chcę na razie mówić, który jest pierwszy, drugi, trzeci. Okay. To już może absolutnie na koniec. Też było takie pytanie na Twitterze. Nie masz poczucia, że potrzebujesz czasem wsparcia w tym matchmakingu? W takim sensie, że po prostu masz tyle na głowie i tyle obowiązków, że poza Alanem ktoś by się jeszcze przydał? No nie, no. Alan naprawdę dość dużo pracuje razem ze mną, bo poza tym, że jakby jest, jakby konsultujemy się, to wielu zawodników wyszukuje też Alan, więc nie czuję, żebyśmy potrzebowali trzecią osobę. No.
To o Kasprze Formela już też słyszeliśmy, to jeszcze dwa ostatnie nazwiska, waga ciężka. Michał Andryszak i Adam Pałasz. No, z Adamem też rozmawialiśmy, no ale znowu, było dwóch ciężkich z jednego managementu, wybraliśmy Daniela. Też Marian się do tego przyczynił, więc taki apel robiłeś. Pamiętam. I myślę, że no, kibice domagali się dużo bardziej wtedy Daniela. Jeśli chodzi o Michała, no to ja myślę, że jestem przekonany, że Michał jeszcze będzie walczył w KSW. Okay. Nie wiem kiedy. Na razie ma kontrakt z Oktagonem. Niespecjalnie nam się uśmiecha jakby robić łączoną umowę. Walczę też w FNC właśnie z naszym zawodnikiem, no, z Iwanem Witasowiczem. Trochę się w tym roku to nie złożyło, bo kiedy ja miałem dla Michała walkę, to on jeszcze nie był jakby w treningu. Potem nie dostał tej zgody komisji na starty w PFL-u, to znowu ja nie miałem walki. Jak on już był podpisany na gali w Oktagonie, to ja miałbym dla niego walkę, no ale miał walczyć koniec lipca ze Stewartem Austinem. Finalnie ta walka się nie odbyła. No także tak trochę pechowo. Gdzieś no myśleliśmy o tym rewanżu z Darko Stosiczem za tą, powiedzmy, no dość bliską decyzję. To na razie ostatnia walka Michała w KSW. Tak jak mówiłem, no poczekamy, wykończą się kontrakty. Michał jest cały czas młodym zawodnikiem, efektownnie walczącym i myślę, że to będzie chyba już jego czwarty kontrakt, jakby czwarte podejście w KSW, ale prędzej czy później to się wydarzy. Może nie do końca, bo to będzie strategiczne dla Ciebie, ale jakbyś mógł jednego zawodnika, który nie jest na razie w KSW, po prostu sobie go wziąć, to jaki to był jeden zawodnik z Polski? A nie, myślałem, już chciałem powiedzieć Conor McGregor. A nie, z Polski. Nie wiem, no z Polski to Mateusz Gamrot. A, no tak. To kiedy Jacka Gacia ogłaszacie, Sieksę? Bo też były takie pytania na Twitterze. Pewnie jego byście też wybrali. Nie mamy kontraktu jeszcze z Jackiem Gacią. Moglibyśmy pytać i rozmawiać tak godzinami, ale naprawdę musimy kończyć, bo jest 22:30. Panowie, dzięki serdeczne. Super było porozmawiać. Dziękuję. To co, widzimy się na KSW w ten weekend? Tak jest. No ja będę. Ja też się wybieram. Też się widzowie, wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie nam suba, zostawcie komentarz, łapkę w górę, wiecie, to nam niesie nas, zasięgi rosną, a my się chcemy rozwijać. Już za tydzień kolejny odcinek, kolejni bardzo fajni goście, będziemy ich zapowiadali. Dzięki, że byliście z nami. Marian, tobie dziękuję. Też dziękuję i zapraszamy za tydzień. Dzięki.